Jarosław Gibas, socjolog, autor książek, dawniej dziennikarz i publicysta, obecnie nauczyciel. Ja bym powiedziała specjalista od relacji. Porusza się w obszarach inteligencji emocjonalnej i duchowej, psychosocjologii zmiany oraz terapii transpersonalnej. Deklaruje, że to, co najbardziej go zajmuje, to odkrywanie skutecznych technik poprawy jakości relacji z ludźmi i komunikacji ze światem, żeby nasze życie było wolne od konfliktów, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wierzy w filozofię Kaizen oraz motocyklizm. Wszystko, każde to trudne z nazwy zjawisko będzie dzisiaj wytłumaczone, obiecuję. Odwołuje się do nauki o mózgu, jego neuroplastyczności, ale także do kabały, rozmaitych rytuałów, do ezoterycznych wierzeń, alchemii, do tradycji druidów. Podpowiada, jak zdemaskować psychopatę i toksykanta. W domu, w pracy, w internecie. Napisał książkę pod tytułem Nie daj sobie spieprzyć życia. Sposoby na toksycznych ludzi. Każdy chciałby znać odpowiedź na to fundamentalne pytanie. Witam wojownika. Dzień dobry. Z czym kojarzy się panu określenie wojownik teraz? To trudne pytanie, bo w takim pierwszym skojarzeniu przychodzi na myśl jakiś rodzaj siły i przemocy. Bo skoro jesteśmy wojownikiem, to idziemy na wojnę. Ale myślę, że wolałbym takie ujęcie wojownika, w którym ta siła jest pożytkowana dla dobra drugiego człowieka, a nie dla jego krzywdy. Ale też w takim ujęciu wewnętrznym, kiedy potrafimy wygrać sami z sobą. To jest chyba najtrudniejsza walka. Teraz mi przyszło na myśl, że jest taka ciekawa postać w mitologii hinduskiej, Mahavira. Taki gość, który jest uważany za jednego z największych wojowników w ogóle ever. I co ciekawe, w wielkich świętych księgach hinduistycznych nie ma ani jednej wzmianki, żeby Mahavira stoczył jakąkolwiek bitwę w ciągu swojego życia. Hindusi wierzą, że jest największym wojownikiem nie dlatego, że wygrywa bitwy, ale dlatego, że posiadł zdolność wygrania z samym sobą. A pan często wygrywa z samym sobą? Ma pan sporo takich zwycięstw na swoim koncie? Powiem tak, chyba tyle samo co porażek, bo to jest taka fluktuacja sinusoidalna. No są pola, na których udaje mi się wygrywać, są pola, gdzie pewnie przegrywam i jakieś zaliczam klęski mniejsze lub większe, ale staram się na nich uczyć iść dalej po to, żeby gdzieś tam w kolejnych razach brać z tego naukę i się już nie poddawać. Mhm. A gdyby tam spróbował pan nam zdradzić coś konkretnego, z czym pan wygrał? Z jaką swoją słabością? O matko, ale teraz mnie pani wzięła pod wóz. Z jaką słabością ja wygrałem? Może ze słabością do robienia kariery. Kiedyś tak jak patrzę w tył na swoje życie, mówię tutaj oczywiście o latach bardzo zamierzchłych, czyli mówimy tutaj o rzeczywistości sprzed 30 lat, więc wtedy wydawało mi się, że taki pęd ku temu, by osiągać kolejne jakieś, w socjologii nazywamy to pozycjami stratyfikacyjnymi, ale po prostu nazwijmy to po prostu pozycje społeczne, które się wiążą po pierwsze ze statusem, z drugiej strony z jakąś tam możliwością posiadania środków, dóbr materialnych, to myślę, że to jest chyba jeden z moich takich małych sukcesów, dla mnie dużych oczywiście, że potrafiłem to chyba w sobie pokonać i od bardzo, bardzo wielu lat uważam, że to jest ślepa uliczka i że nie tędy droga. A czy od razu pan wiedział, że trzeba uciekać? Czy to jakoś narastało? I jak długo podejmował pan decyzję, żeby jednak gdzieś tam wybiec na wolność? To było, oczywiście, że to narastało. To jest decyzja, która trwa bardzo długo, oczywiście zawsze indywidualna, zależy od naszego podejścia i perspektywy widzenia siebie i świata, ale ona, żeby była taka na poważnie, to ona musi dojrzeć. To nie może być takie strzelenie sobie palcami, o, od jutra będę fajny. Nie, no fajnym musisz się nauczyć być. A żeby być fajnym, najpierw trzeba być przez chwilę niefajnym. To jest tak, że kiedy, oczywiście to nie mówię o sobie, mówię o przykładzie obiektywnym, o mechanizmie, kiedy, żeby zostać mistrzem, kiedy chcemy wkroczyć na ścieżkę mistrzowską, to nie ma innej drogi niż przejść przez etap ignorancji.
Czyli najpierw trzeba być głupim, żeby zostać mądrym. Najpierw trzeba czegoś nie wiedzieć, by wiedzieć, nie umieć, by umieć. No nie da się inaczej zrobić tego. Najpierw musi się ten wazon rozbić, żeby go potem poskładać i jeszcze skleić złotą nitką. Otóż to. No więc po pierwsze musimy przejść w życiu ten okres ignorancji, w którym nie wiemy, no z czegoś trzeba się móc wyzwolić. Więc u mnie to trwało jakiś tam czas. Dlatego proszę pamiętać, że zawsze nigdy nie jesteśmy, nie działamy w próżni. Są nasi bliscy, są jakieś uwarunkowania, jakieś nasze zobowiązania, jakieś powinności, poczucie, że coś trzeba w życiu zrobić. Jest cały wzorzec kulturowy, który nam mówi drzewo, syn, dom, coś tam i tak dalej. Ja użyję alkoholowego przykładu, za który z góry proszę przepraszam, bardzo, to się musi przegryźć bardzo. Po prostu. tak jak się robi nalewkę. Ona musi swoje odstać, bo inaczej jest nie do wypicia. Jeżeli miała te wszystkie swoje właściwości, w tym również lecznicze, to musi swój czas po prostu mieć. I no i podobnie było w moim życiu. Ja musiałem przez jakiś okres przejść przez tą ignorancję, popełnić całą masę błędów, całą masę rzeczy, których dzisiaj... Nie wiem, chyba najbliżej by było powiedzieć, że się ich wstydzę, ale z drugiej strony, gdyby nie one, to nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast musiałem przejść przez całą masę rzeczy, w których dzisiaj, czy też sytuacji, zdarzeń, w których dzisiaj zachowałbym się zupełnie inaczej. Ale to był taki właśnie okres ignorancji, który jest potrzebny do tego, żeby dojrzeć i to, co pani powiedziała, nagle uznać, nawet nie nagle, ale po jakimś czasie uznać z pełną świadomością, to nie jestem ja. To nie jest moje życie, ja chcę czegoś innego. Pan mówi okres ignorancji, a to po prostu chyba jest życie, próbowanie życia. Próbowanie jakichś butów znanych, chodzenia w tych butach, prawda, w których chodzą inni, w których mówią nam, że powinniśmy pochodzić, bo na tym polega życie, bo tylko w tych butach uda się przejść przez życie. Tylko, że nie wszyscy dochodzą do takiego momentu, że podejmują decyzję o zmianie, bo nie wszyscy, nawet jeżeli jest im w tych butach niewygodnie i źle, nie są w stanie zmienić tego obuwia. Tak, bo ta decyzja to jest decyzja po pierwsze bardzo trudna, bo wymaga przewartościowania właściwie całego swojego świata, a po drugie ona skutkuje konkretnymi wyborami, konkretnymi decyzjami, które z kolei dają konkretne efekty pod postacią naszych zajęć zawodowych, umiejętności zarabiania pieniędzy, umiejętności utrzymania się na powierzchni, więc jakieś tam konsekwencje są, więc ta decyzja wcale nie jest łatwa. Stąd pewnie bardzo wielu ludzi lęka się ją podjąć, ale co ciekawego, kiedy przychodzą do mnie ludzie, którzy dokonali takich zmian w życiu i pracuję z nimi, czy też warsztatowo, czy w indywidualnych sesjach terapeutycznych, które prowadzę, to proszę sobie wyobrazić, że za każdym razem, kiedy udaje się dokonać takiej dużej zmiany, to kiedy mija jakiś czas, odpowiednio długi, ci wszyscy ludzie na tym zyskują. Oni wszyscy mówią, było warto, a część z nich wręcz mówi, czemu dopiero wtedy? Czemu tak długo czekałam? Czemu tak długo czekałem? Mogłem to zrobić dużo wcześniej. Ale mądrzy ludzie mówią, wszystko w swoim czasie. Prawda? No, oczywiście, że tak. Czas pokaże i z perspektywy czasu nagle widzimy, że to, że kiedyś, nie wiem, coś uznawaliśmy za naszą porażkę w rzeczywistości, dzisiaj jesteśmy w stanie za to podziękować. Pyta pani o moje doświadczenia, więc pozwolę sobie na taką tutaj prywatną uwagę. Ja kiedyś, proszę sobie wyobrazić, to dla mnie jest dzisiaj kuriozum, ja kiedyś próbowałem zostać aktorem, ja chciałem się dostać do szkoły teatralnej i oni mnie tam nie przyjęli. I gdybym dzisiaj tych ludzi mógł spotkać, to bym ich wycałował po rękach za to, bo im życie uratowali, bo gdyby oni mnie wtedy przyjęli, to ja z pełną świadomością dzisiaj stałbym w jakimś, nie wiem, Pcimiu, z całym szacunkiem dla Pcimia w teatrze z halabardą przy drzwiach i na tym by się skończyła moja kariera aktorska. A nie w dramatycznym? nie. Więc jakby to, co kiedyś wydawało mi się, że gdzieś tam obala moje pragnienia i odbiera mi marzenia. Dzisiaj z perspektywy wielu, wielu lat uważam, że to było fantastyczne, że tak się stało, bo dzięki temu mogę w życiu robić to, co dzisiaj robię i co kocham robić i czuć się szczęśliwy i spełniony. Czyli to było rozwojowe. No właśnie, a są ludzie, którzy nigdy nie podejmą tej próby zmiany. Jak pan myśli, dlaczego? Już trochę mówiliśmy o tym. Po pierwsze z lęku, po drugie z takiej naszej tendencji dość atawistycznej, w której my, i o tym chyba pisał Simon Sinek, z tego co pamiętam, my dużo bardziej traktujemy jako coś dużo bardziej bolesnego, traktujemy potencjalną stratę niż potencjalny zysk.
Czyli gdybyśmy postawili się przed wyborem, coś mogę stracić, a coś mogę zyskać, to nawet jeśli to potencjalny zysk byłby 3-4-krotnie większy, to wolimy jednak nie zaryzykować i zostać przy tym, co mamy, ponieważ tak bardzo boimy się utraty. A jest we wszechświecie coś takiego jak prawo próżni, żeby najlepszym sposobem na kupienie sobie nowych butów jest wywalenie starych. Więc żeby coś się w naszym życiu mogło zmienić, to trzeba czasem z czegoś zrezygnować. Jeśli chcemy mieć spełnioną, szczęśliwą relację, a ta relacja, w której teraz jesteśmy, jest dla nas na przykład toksyczna, czy powoduje, że cierpimy, no to najpierw należy zakończyć tą relację i dopiero potem w to miejsce, a jestem o tym głęboko przekonany, w to puste miejsce wszechświat prędzej czy później włoży nam nową relację. Ona się pojawi. Natomiast dopóty trwamy w tym, co jest, czy to jest praca, czy to jest relacja, czy to jest jakaś taka życiowa stagnacja, to szanse na to, że ta zmiana do nas nadejdzie, są znikome. I wszystko małymi krokami, co? No pewnie. To nie muszą być, a nawet nie powinny być rewolucyjne zmiany, takie, przy których wióry lecą. No absolutnie nie. Ta metoda Kaizen, o której pani wspomniała na początku, rzeczywiście chyba jest najbardziej skuteczna, bo ona nas bardzo powoli przygotowuje do zmiany. Co więcej, ona nam pokazuje, że zmiana jest czymś trwałym i że tak naprawdę stabilizacja, w którą tak strasznie chcielibyśmy wierzyć i której tak strasznie ufamy i wzrośliśmy w takim wzorcu kulturowym, gdzie to stabilizacja się stawia na ołtarzyku jako takie naszego bożka, ona tak naprawdę jest iluzją. Ona nie istnieje. Tak samo szczęście jest iluzją. No tak, oczywiście. Nie żyjemy tymi iluzjami właściwie całe życie i jest to udziałem bardzo wielu ludzi. Tak, bo co więcej, tam jeszcze jest taki efekt a propos tego szczęścia. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często podlegamy właśnie takiej iluzji, w której mówimy, jeśli coś się wydarzy, to będę szczęśliwa, to będę szczęśliwy. Jeśli coś się stanie, to będę spełniony, moje życie się zmieni. Proszę zwrócić uwagę, że w tym komunikacie, jeśli coś się wydarzy, gdzieś tam pod spodem jest zawarte wydarzenie, jakieś wydarzenie w przyszłości. Kiedy coś takiego mówimy do siebie, że jeśli coś się wydarzy w przyszłości, ja wtedy będę szczęśliwa czy szczęśliwy, to jednocześnie uczymy nasz mózg, że teraz nie może być szczęśliwy, bo jest koncepcja jutro będę szczęśliwy, a koncepcja jutro będę szczęśliwy oznacza, że nie jestem szczęśliwy dzisiaj. I teraz następuje najgorsza rzecz na tej życiowej wycieczce, kiedy nadchodzi to jutro. My się budzimy rano, wstajemy, odkładamy kołdrę, oglądamy się dookoła, rozglądamy się dookoła i kurczę, jest dzisiaj. Właśnie, a mózg mówił, że dzisiaj nie mogę być szczęśliwy, tak. Więc znowu czekam na jutro. I w ten sposób my nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dogonić tego króliczka. Nie dlatego, że on tak szybko biega, ale dlatego, że króliczek zawsze ucieka w przyszłość. I z tego powodu jest nie do chwycenia. Czyli co? Życie tu i teraz? No pewnie. Powoli, małymi krokami. Powoli, małymi krokami, z pełną świadomością, z pełną wdzięcznością, ze smakowaniem tego, co mamy, z takim umiejętnym patrzeniem na siebie z pryzmatu nie tyle pragnień, ale tego, co stanowi naszą istotę. Jestem przekonany, że w bardzo wielu przypadkach w tej naszej istocie, tu i teraz jesteśmy w stanie znaleźć mnóstwo wspaniałych rzeczy, które są na tyle zachwycające, że te nasze pragnienia dyktowane przez ego, które gdzieś się tam umieszcza w przyszłości, tracą swój blask. No właśnie, i zapatrzeni w przyszłość tracimy z pola widzenia i z pola doświadczenia to, co może być naprawdę miłe, radosne, wzmacniające. Świetny przykład. Ja mam nawet tutaj taką metaforę, jeśli pani pozwoli, a propos tego, o czym pani opowiada. To jest trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że patrzymy w przyszłość poprzez zrolowaną gazetę. Co się wtedy dzieje, kiedy mamy zrolowaną gazetę przy naszych oczach? To, co widzimy, to, co pokazuje nam gazeta, widzimy ostro, prawda? Tam jest to wszystko skupione. Natomiast ta sama gazeta, która kieruje nasz wzrok ku przyszłości, ona jednocześnie odcina nam tak zwane widzenie peryferyjne. My nie widzimy tego, co się dzieje dookoła nas. Wokół nas, tak. Ja pozwolę sobie użyć mojego ulubionego przykładu motocyklowego. Proszę bardzo. To jest tak, że jak wybieramy się na przejażdżkę motocyklem, to jeśli przejażdżka ma polegać na tym, że ja jadę z punktu A do punktu B, na przykład z domu do pracy i jestem umówiony na konkretną godzinę, no to jakakolwiek
dróżka, czy też uliczka, którą zobaczę po swojej prawej czy lewej stronie po drodze, która będzie fantastyczna, aleja w cudownym, oświetlonym miejscu, pełna pięknych, zielonych drzew, w którą warto by było pojechać, żeby coś ciekawego zobaczyć, to ja z niej zrezygnuję, dlatego że ja mam tą zrolowaną gazetę, która mówi, cel jest tam, więc wszystko, tak, wszystko, co jest na boku, odciągnie cię od realizacji celu i spowolni to twoje zrealizowanie twojego zamierzenia. A najprzyjemniej na motocyklu jest wtedy, kiedy nie ma celu. Kiedy jedziemy po prostu na przejażdżkę i zobaczymy coś fajnego, to skręćmy tam. I proszę zwrócić uwagę teraz, przełóżmy ten motocyklowy przykład na życie. Jeśli nie jesteśmy zapatrzeni w ten przyszłościowy cel, to nagle się okazuje, że dostrzegamy to, co się dzieje wokół nas, spotykamy fajnych ludzi. I całe bogactwo tego życia wokół. Ale pojawiają się szanse, z których można skorzystać, pojawiają się ciekawe okoliczności, ludzie, od których możemy się czegoś nauczyć. A kiedy jesteśmy skoncentrowani tylko na tym dążeniu do tej przyszłości, to wszystko nam przeszkadza, wszystko odrzucamy i odrzucamy, pozbywamy się w ten sposób przeolbrzymiej wartości, z której warto byłoby skorzystać. Mhm. Czyli to jest właśnie sedno tego motocyklizmu, tak? No dla mnie tak. Dla mnie tak. Sedno wolności właśnie. Może to być też roweryzm. Ale pewnie, że tak. To może być biegizm, nie wiem, czy jest takie. To może albo chodziarstwo. Oczywiście, że tak. To może być cokolwiek. To tylko i wyłącznie metafora, ale dość dobrze ilustrująca to, o co w tym chodzi. Poddaj się temu, co niesie ci życie i szukaj w tym inspiracji, zamiast bez końca się lękać. Tygrysa da się pokonać, ale można go również oswoić. To też powiedział pan gdzieś w kontekście kaizen. Mhm. My często żyjemy w lęku. Wiecznie się czegoś boimy. Zakładając właśnie, że najważniejsze w życiu jest to, o czym pan powiedział. Stabilizacja, ewentualnie szczęście. Więc każda najmniejsza perturbacja czy trudność życiowa wytrąca nas z równowagi. I my jesteśmy nieszczęśliwi. A przecież, kurczę, życie na tym polega. No oczywiście, przecież życie tak naprawdę, przynajmniej w moim przekonaniu, jest niesamowitą przygodą. To jest taka fantastyczna okazja, by się czegoś nauczyć, by stać się lepszym człowiekiem, by zrobić coś dobrego dla innych ludzi, by komuś pomóc. Jeśli będziemy tylko i wyłącznie karmić się naszym własnym lękiem, to wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, przestaną być możliwe. Jeśli się czegoś boisz, to nigdy nikogo nie nauczysz odwagi. Jeśli się czegoś boisz, to nigdy nie popchniesz kogoś do pozytywnej zmiany, bo będziesz projektował swój własny lęk na tego kogoś. To dlatego, kiedy na przykład przychodzisz do swoich rodziców i masz jakiś szalony pomysł na swoje życie, oni mówią, nie rób tego. Nie dlatego, że cię nie kochają. Mówią to dlatego, że projektują na ciebie swój własny lęk, bo z ich perspektywy to, na co się poważasz, jest przerażające. Budzi w nich lęk. Ale w ten sposób, by cię chronić, oni projektują swój własny lęk na ciebie i to zaczyna zaciskać się na tobie, jak taka pętla lęku, którą nosimy z sobą całe życie. Pozbycie się tego lęku jest najcudowniejszą rzeczą, jaką można sobie zagwarantować, bo kiedy przestajemy się bać, zaczynamy ufać w to, że wszechświat prędzej czy później nas ochroni, że prędzej czy później sprawy potoczą się dobrze, w odpowiednim kierunku. I wtedy dopiero się zaczynamy orientować, że ten nasz lęk to jest największy hamulcowy, którego tak naprawdę sami sobie na własne życzenie programujemy w naszym systemie. No właśnie, ale jednak dużą sztuką jest uwolnić się od tego. Mhm. Mam nadzieję, że trochę o tym dzisiaj jeszcze powiemy. Natomiast przypomniało mi się to, co kiedyś powiedziała mi w jakimś wywiadzie Ula Mela, mama Jaśka Meli, tego, który właściwie bez jednej nogi udał się w niebezpieczną podróż na biegun z Markiem Kamińskim. Ona jako mama musiała odpowiedzieć na pytanie, czy się na to zgadza. I oczywiście przez jakiś czas zastanawiała się nad tym, ale doszła do takiego oto wniosku. Mój strach nie może rządzić życiem moich dzieci. Muszę panu powiedzieć, panie Jarosławie, i drogim też słuchaczom, czasem to, co powiedziała, wyświetla mi się jak baner, bo ja jako matka bardzo często włączam ten strach i chciałabym mieć te dzieci na krótkiej smyczy. Tak, bo wtedy mamy takie wrażenie kontroli, ale tak samo ten rodzaj relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem możemy przełożyć również na relację romantyczną. No cóż to za związek, kiedy się boisz, że twoja kochana czy twój kochany od ciebie odejdzie? No właśnie. To przestaje być związek, to zaczyna być więzienie, swojego własnego lęku. Jeśli związek szczęśliwy to taki, w którym ten strach się w ogóle nie pojawia, bo on się nie pojawia jako koncept.
kochacie się tak bardzo, jesteście z sobą, jesteście swoimi przyjaciółmi, wspieracie się nawzajem, to gdzie tu lęk? No właśnie. Nie wystarczy powiedzieć sobie, od dzisiaj się nie boję. Mhm. Bo te lęki jakoś się generują i sami je generujemy. Nie wiem, świat nam pomaga w tym, żeby je w sobie generować. No, z każdej strony docierają do nas złe informacje. Mhm. Ja już zauważyłam, że zaczynam żyć, już od lat w zasadzie żyję w jakiejś defensywie. Ja się ciągle bronię przed mediami, żeby one mi nie pozmieniały w głowie, żeby mi nie zaczerniały w głowie. To jest jakaś też paranoja, żebym ja musiała na co dzień toczyć taką walkę ze światem, odpierać złe wiadomości. Nie tylko pani ją stacza każdego dnia, czyni to większość z nas, ponieważ, z bardzo prostego powodu, ponieważ my żyjemy tak naprawdę w rzeczywistości, w której dotyka nas i doświadczamy tak zwanego marketingu lęku, ponieważ lęk służy do sprzedaży. No właśnie. Jeśli chce sprzedać pani tabletkę na chore kolano, to najszybciej to zrobię, jeśli mówię pani lęk o swoje kolana, prawda? I my z wszystkich możliwych stron jesteśmy atakowani marketingiem lęku. To się po prostu sprzedaje, na tym ktoś zyskuje. Więc tym bardziej nam jest trudno w tych czasach się z tego lęku wyzwolić. Coś, co było stosunkowo dużo łatwiejszym zadaniem 20-30 lat temu, teraz już tak łatwym zadaniem nie jest, bo budzimy się rano i epatują nas lękiem z wszystkich możliwych stron, wiadomości telewizyjne, radiowe, prasowe, takie i owakie. Tam jest cały czas podsycanie lęku. Podobnie działa rynek medyczny, rynek dowolny. Natomiast scena polityczna, politycy zarządzają strachem. Ale oczywiście, że tak, bo oni dzięki strachowi zyskują głosy tych, którzy się boją. Natomiast proszę zwrócić też uwagę, że, bo zapytała pani, co zrobić, kiedy jest tyle tego lęku, jak się go pozbyć? Nie da się go zrobić tak szybko. No oczywiście, że nie. Ale nie da się go pozbyć też z tego powodu, że my, i tutaj mówię o ogóle ludzi, bardzo rzadko zadajemy sobie pytanie, czego tak naprawdę dokładnie się boję. Proszę zwrócić uwagę, ludzie są świadomi lęku, walczą z tym lękiem, zmagają się z lękiem, ale bardzo rzadko zadają sami sobie głębokie pytanie, czego on tak naprawdę dotyczy, gdzie jest jego źródło. Otóż lęk ma strukturę cebuli. Jeśli weźmiemy sobie cebulę, zaczniemy ją obierać, to dokładnie tak samo jest z naszym lękiem. Żeby dowiedzieć się, co jest na samym dnie, co jest jego źródłem, trzeba bardzo poważnie, na głębokim poziomie i przede wszystkim uczciwie w stosunku do samego siebie zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę się boję, co jest przedmiotem mojego lęku. Czyli urealnić to. Tak, i dopiero wówczas można z tym zacząć walczyć, zacząć zmieniać. Bo jeśli lęk jest nieokreślony, to staje się irracjonalny. To jest tak z irracjonalnym poczuciem niepokoju. Nagle czujemy jakiś niepokój, nie wiemy, czego on dotyczy, więc jeśli nie wiemy, czego dotyczy ten niepokój, to nie potrafimy sobie z nim poradzić. Natomiast jeśli wiemy, że na przykład boję się nieznanego, a według badań to jest 99% źródeł naszego lęku, no to możesz zmniejszyć swój lęk za pomocą przygotowania się na to nieznane. Mhm. Wtedy jesteś w stanie cokolwiek zrobić, ale dopóki nie wiesz, czego się boisz, a jedynie rejestrujesz, że w tobie jest lęk, no to już naprawdę niewiele się da z tym zrobić. Więc pierwszym krokiem jest odpowiedź na pytanie, czego się tak naprawdę boję. I jak zarejestrujemy sobie to źródło i upewnimy się, że rzeczywiście takie ono jest, no to otwiera drzwi do poradzenia sobie z tym lękiem. Mhm. Jeśli boisz się przyszłości w swojej pracy albo przyszłości planety. Tak, nie wiesz, co cię tam czeka, no to jeśli to jest praca, to masz na to jakiś tam wpływ. Mimo, że wydaje ci się, że nie masz, to jednak masz jakiś wpływ. Możesz tą pracę zmienić, nawet jeśli masz kredyty. Znam ludzi, którzy to zrobili i wyszli na tym dobrze. Jeśli boisz się o przyszłość planety, a to jest lęk, który dotyka nas wszystkich, tak. To tak zwany lęk klimatyczny. Oczywiście, że tak. To w twoim lęku nic się nie zmieni, jeśli będziesz siedzieć w domu. Czyli co? Jedynym sposobem. Działanie. Tak, zrób coś. Niekoniecznie, i tu nie chodzi o to, żebyś pociągnęła za sobą miliony i stworzył nie wiadomo jaką akcję. Namów swojego sąsiada, żeby przestał kopcić w swoim piecyku, dokładając się do smogu. To będzie już bardzo wiele. Namów kogoś... Nie robiąc sobie z niego wroga. Oczywiście. Namów kogoś, kto ci jest bliski lub z kim masz kontakt, żeby kiedy myje zęby, zakręcał wodę. To wydaje się tak niewiele, prawda? Ale po co ta woda ma lecieć? Jest cała masa takich malutkich rzeczy,
które są w zasięgu każdego z nas. Możemy to zrobić. Po prostu pozbieraj papierek z ulicy, nie wyrzucaj peta przez okno samochodu, w którym jedziesz. To paradoksalnie, jeśli zaczniesz aktywnie działać na rzecz takich malutkich okazji, to twój lęk o planetę, nawet nie tyle, że się jakoś zmniejszy, ale będzie ci łatwiej z nim żyć, bo będziesz miał świadomość, że coś z tym robisz. Wierzę w to bardzo. Rzeczywiście sama czuję, moje życie pokazuje to, że działanie uwalnia od strachu. Najgorzej zostać ze swoją kotłowaniną myśli tak. i właśnie tym natężeniem lęków w sobie. No to jest trucizna. To może zupełnie unieruchomić w życiu. Pamiętam taką alterglobalistkę Naomi Klein. Ona w jednej ze swoich książek napisała, że nie chce, żeby jej dzieci były świadkami końca świata. W związku z czym zajęła się walką o ochronę planety. No ale też pokazywała wiele takich wzmacniających przykładów, świadczących o tym, że jednak działanie przynosi pozytywne efekty. Myśmy załatwili naszą planetę właściwie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Bardzo takie destrukcyjne były lata 70. Wielkim trucicielem był na przykład przemysł samochodowy. Ale jednak w pewnym momencie aktywiści doprowadzili do tego, że na tych trucicieli nakładano coraz większe kary. I z amerykańskich dróg na przykład znikały te najbardziej trujące środowisko samochody. Czyli można, można. Mhm. Najgorzej, jeśli zamykamy się tylko w swoim narzekaniu. Jest coś takiego też, co nas powstrzymuje. To jest takie przekonanie, no co ja w pojedynkę mogę zrobić? Przecież ode mnie niewiele zależy. Najwięksi truciciele dzisiaj to przepotężny przemysł, fabryki i tak dalej, i tak dalej. Ale jest pewna teoria socjologiczna. Ja niestety nie pamiętam autora, natomiast pamiętam jej nazwę. To jest bąble nowego w morzu starego. Tak się nazywa. I na czym rzecz polega? Proszę sobie wyobrazić taką gotującą się zupę. Żeby ta zupa zaczęła się gotować, to najpierw jak obserwujemy, jak ją będziemy podgrzewać, wyskakują z niej pojedyncze bąbelki powietrza. Po tych tym bąbelków jest coraz więcej, aż w końcu te bąble zaczynają rosnąć, te powierzchnie wrzenia stają się coraz większe, 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 aż cała zupa zaczyna wrzeć. Tak dokonuje się każda zmiana społeczna od tych malutkich bąbelków. Więc jeśli chcemy dokonać zmiany, czegokolwiek ta zmiana by nie dotyczyła, musimy ją zacząć od swojego własnego ogródka, od tego najmniejszego bąbelka. Potem dołożymy drugi bąbelek, trzeci bąbelek, gdzieś w innym mieście pojawi się kolejny bąbelek. I jeśli będziemy to robić sukcesywnie i konsekwentnie, to prędzej czy później doprowadzimy do wrzenia, a wtedy się już nie da tego zatrzymać. I tak następowały wszystkie największe zmiany w historii cywilizacji. Właśnie od tych małych bąbelków. No właśnie, a tymczasem my często kończymy na narzekaniu i na sarkaniu, na krytykowaniu, na ocenianiu. No chociażby świat reklam. Nie podoba nam się, że robią z nas idiotów, a jednocześnie w najsensowniejszych mediach ukazują się idiotyczne reklamy. My się wszyscy na to godzimy. Oczywiście, że tak, bo to jest taki efekt samonakręcającego się mechanizmu. My nie reagujemy, więc oglądamy te reklamy, nie wyłączamy telewizji, czy nie przeskakujemy na inny kanał. No więc jest oglądalność, więc coś na tym zarabia, więc płaci za kolejne i tak dalej, to się nakręca i żyjemy w takim właśnie świecie, który tak naprawdę, on się troszeczkę kręci naszym zaniechaniem. On się kręci naszym zaniechaniem. Tak, naszym przyzwoleniem na pewne rzeczy i skoro na to przyzwalamy, To niestety ten świat wygląda tak, jak wygląda. No. I wtedy mamy totalnie zaburzony obraz świata, kiedy nagle siedzimy sobie w domu wieczorem, oglądamy wieczorny film i nagle widzimy, nie wiem, 30 reklamę tabletek na erekcję. To ja się zaczynam zastanawiać, jako 55-letni facet, czy to jest rzeczywiście największy nasz problem medyczny dzisiejszych czasów. A można byłoby sobie tak pomyśleć, bo z każdej strony bombardują nas tymi reklamami. Oczywiście, prawda? Że tak, ale bombardują, bo ktoś się ogląda, komuś to się opłaca, ktoś na tym zarabia pieniądze i tak jest z bardzo, bardzo, bardzo wieloma rzeczami. I to jest niesamowite, bo mówimy o tym, że możemy działaniem zmieniać rzeczywistość, ale z drugiej strony, jeżeli tak na dobrą sprawę niewielka grupa ludzi, na przykład sieje hejt w mediach społecznościowych, to się rozprzestrzenia, bo ludzie to udostępniają, z czasem zaczynają nawet w to wierzyć. I teraz tak,
No, moglibyśmy tutaj wrócić do tego, co pan powiedział o urealnieniu strachu, zastanowienie się, czego tak naprawdę się boimy. Ale my z czasem już się chyba boimy właśnie tego, że się szerzy głupota. Bo jakby to, co ktoś wpuścił w obieg, raptem tworzy naszą rzeczywistość. Jeżeli nie ma oporu, to tworzy naszą rzeczywistość. No więc stwórzmy ten opór. Jeśli pojawia się, to świetny przykład z mediami społecznościowymi, pojawia się hejt w komentarzach, no to nie podsycajmy tego hejtu. Większość hejterów, a przynajmniej tak wynika z badań naukowych, hejtuje nie dlatego, że ma takie zdanie, ale hejtuje dlatego, żeby zasiać ferment, żeby coś się zaczęło w tym dziać. Proszę zwrócić uwagę, że my bardzo często jesteśmy zdruzgotani komentarzem jakiegoś, nie wiem, internauty, a potem, kiedy nam się nagle zachce sprawdzić, kim on jest, okazuje się, że po drugiej stronie siedzi 13-letni pryszczaty koleś, który po prostu wziął na chwilę komputer mamy i teraz jest panem świata i wypisuje idiotyczne komentarze. No i ten, ja się zadaję sobie pytanie, czy ten pryszczaty 13-latek to ma być ktoś, kto zepsuje mi cały mój dzień tylko dlatego, że on nie zrozumiał tego, co ja powiedziałem na swoim kanale. No to jest absurd. To. A pan wie, co mówi, bo w swojej książce Nie daj sobie spieprzyć życia, sposoby na toksycznych ludzi. Poświęca pan temu tematowi właśnie tych internautów hejtujących innych ludzi albo zjawiska trochę czasu i pokusiłby się pan na to, żeby jednak sprawdzić, kto za tym stoi. I często stoją za tym jakieś anonimowe postaci, na których profilach czy kanałach nie ma żadnego wpisu, nie ma żadnego zdjęcia, tak, nie ma niczego. A my się tym przejmujemy. No przecież to jest absurd. Właśnie, jakimiś słabe uszami, jakimiś często zakompleksionymi ludźmi. Proszę zwrócić uwagę, teraz się... Którzy nie radzą sobie w swoim życiu. I to jest ciekawe zjawisko. Przez ostatnie kilka dni przelała się taka fala dyskusji w polskim internecie na temat tych wyłączonych unlike'ów YouTube'a. Nie wiem, czy pani zarejestrowała zjawisko. Tak. Otóż YouTube najpierw zrobił to w Stanach Zjednoczonych, potem w Polsce. Wyłączył możliwość obserwowania, ilu ludzi unlajkowało dany materiał. I teraz ludzie zaczynali się burzyć, że to jak to ja teraz nie będę mógł sprawdzić, czy komuś to się nie podobało i tak dalej. Ale zacznijmy od źródeł. Dlaczego YouTube to zrobił w Stanach Zjednoczonych? Ponieważ okazało się, że bardzo wielu młodych twórców, którzy zakładali swoje kanały tematyczne na YouTubie, na przykład kilkunastolatków, po jakimś czasie rezygnowali z tej działalności, ponieważ nie radzili sobie właśnie z tego typu hejtem. Nie radzili sobie z taką niechęcią innych internautów. Problem w tym, że kiedy mamy 18, 17 lat czy 25 lat, to tą niechęć bierzemy do siebie. To wtedy... Nie potrafimy się jeszcze obronić. Nie potrafimy się obronić, ale też pozwalamy, by tego typu zjawiska atakowały nasze poczucie własnej wartości. Kiedy spada nasze poczucie własnej wartości, uznajemy się za mniej wartościowych, bo znika nasza samoocena i uznajemy, że nie będziemy czegoś robić, na co mieliśmy ochotę, nie będziemy publikować wartościowych treści. A szkoda. Szkoda. Szkoda tego potencjału tych ludzi, którzy mogliby coś fajnego powiedzieć światu, a nie robią tego tylko dlatego, że 13-letni pryszczaty chłopak bawi się hejtem. Z jednej strony możemy przyjąć to do wiadomości, a w sytuacji, kiedy nas to dotknie, no jednak po prostu zaboli. Ale jeszcze wracając do tych młodych ludzi, bo jest ta druga strona, ci, którzy właśnie hejtują. Miałam taką sytuację w szkole mojego dziecka, kiedy no, pojawił się właśnie taki hejt w mediach społecznościowych. Szybko to zostało namierzone, zdemaskowane. No i co się okazuje, że ci młodzi ludzie, którzy to robili, to były skądinąd fajne dzieciaki, ale dały sobie, nie wiem, wdrukować, wmówić, uwierzyły w to, że teraz na tym polegają relacje międzyludzkie wśród młodzieży. To jest ciekawe zjawisko. Proszę zwrócić uwagę na taki symptom. Mamy teraz, jak pewnie wszyscy doskonale wiemy i państwo, którzy nas słuchają i pani, że no niestety jesteśmy na jednym z wysokich, niechlubnych miejsc w Europie, jeśli chodzi o samobójstwa nastolatków i młodego pokolenia. Proszę zwrócić uwagę, kiedy państwo przeczytacie dowolne doniesienie w mediach o tym, że jakiś młody człowiek czy jakaś młoda osoba, dziewczyna popełniła samobójstwo na skutek hejtu, to jeśli uda się dziennikarzom, a czasem się tak zdarza, dotrzeć do tych hejtujących, to zwróćcie uwagę, co oni wszyscy mówią. Oni wszyscy jakby
churalnie jednym głosem mówią, ja nie miałem pojęcia, że ją to tak dotknie. Ja nie miałem pojęcia, że ona się aż targnie na swoje życie po moim wpisie. No jak... O czym to świadczy? No, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że na żadnym etapie nauczania w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, nigdzie nas uczą w szkole sinusów i kosinusów. Ile razy skorzystała pani w życiu jakiegoś kosinusa? Ja ani razu. Ale nie uczą nas, nie uczą nas inteligencji emocjonalnej. Tak. Nie I uczą radzenia nas... sobie w życiu, tak, w relacjach. Jak rozpoznawać emocje, tak. Jak wchodzić w relacje, wchodzić w interakcję z drugą osobą, by jej nie ranić, by jej nie krzywdzić, jak obserwować i dowiadywać się, co ona teraz czuje, kiedy ja to powiem. Czy moje słowa na pewno nie wyrządzają komuś krzywdy, nie doprowadzają kogoś do tego, że ma problemy psychologiczne, że nie potrafi sobie poradzić sam sobą i cierpi na depresję. Nigdzie tego nas nie uczą. Powiem pani więcej z tego, co wiem, bo na moje warsztaty bardzo często pojawiają się na moich warsztatach psycholodzy, świeżo upieczeni, czyli zaraz po studiach. Nie uczą tego również na wydziałach psychologii. Co jest absurdem, bo spodziewalibyśmy się, że no tam to już na pewno uczą inteligencji emocjonalnej. Nie, nie ma takiego przedmiotu. To więc skąd my tych dzieciaków mamy nauczyć tego, w jaki sposób tworzyć relacje? Jeśli my ich tego nie nauczymy i nauczymy ich inteligencji emocjonalnej, to nie dziwmy się potem, że większość małżeństw, które będą zawierane przez tych dzieciaków za 10-15 lat, będzie się rozpadało po roku, po dwóch. Bo oni nie będą w stanie zbudować spełnionej, szczerej, uczciwej relacji z drugą osobą. Ponieważ nie są w stanie ocenić, w jaki sposób ich zachowanie, ich komunikaty wpływają na czyjś system emocjonalny. No właśnie, ale co z tym zrobić? Edukować, uczyć, tak. Tworzyć ten swój mały bąbelek. Jeśli masz dziecko, jeśli masz do czynienia z młodym człowiekiem, zainteresuj się tym, czy ten młody człowiek coś na temat emocji wie. No tak, bo nie ma co liczyć na to, że teraz oczywiście, minister że edukacji poszerzy no w ogóle zapomnijmy, programy no. nauczania, tak, ale o to psychologię. Czy, nie, nawet nie, naukę, nie chodzi o ten czy inny minister. Tego nie było od lat w Polsce i przez wiele, wiele jeszcze lat nie będzie, bo system na to nie jest gotowy. Jeśli chcemy kogoś nauczyć inteligencji emocjonalnej, to żebyśmy to wprowadzili systemowo, to najpierw musimy nauczyć tych, którzy mają tego uczyć. A tych się nie uczy i tu jest problem. To w takim razie wróćmy jeszcze do książki. Narzekaliśmy strasznie teraz. Ale nie, no zawsze jakieś światełko w tunelu na końcu każdego z tych wątków zostawiliśmy. Okej, okay, dobra. Nie daj sobie spieprzyć życia. Sposoby na toksycznych ludzi. Tutaj już ten tytuł zakłada, że jakość naszego życia zależy od innych ludzi. Jeśli na to pozwolimy, to tak. Mhm. To właśnie książka dotyczy tego, żeby sobie na to nie pozwolić. No właśnie, bo ale mówi się, że sami jesteśmy kowalem swojego losu. Żeby sobie na to nie pozwolić, musimy najpierw być świadomi tego, jakie zachowania innych ludzi wpływają na mój system emocjonalny i tak naprawdę mnie ranią. Wszystko zaczyna się od świadomości i proszę pamiętać, to zawsze działa w dwie strony. Jeśli ja się dowiem, że pewna paleta, czy też wachlarz zachowań może być przez ludzi odbierany jako toksyczny i jest odbierany przeze mnie jako toksyczny, to też najprawdopodobniej wpłynie to na świadomość moich własnych zachowań, bo ja wtedy zaczynam się orientować, czy czasem jakieś moje zachowania nie są toksyczne dla innego człowieka, bo my często zachowujemy się w ten sposób zupełnie nieświadomie. Nie dlatego, że jesteśmy perfidni i chcemy kogoś ranić, ale dlatego, że po prostu tego nie wiemy. Ja napisałem tą książkę z prostego powodu, ponieważ kiedy opublikowałem na moim kanale mini wykład na temat właśnie sposobów radzenia sobie z toksycznymi ludźmi, gdzie było w pigułce taka jedna właściwie zasada, nagle się okazało, że to jest najchętniej i najczęściej oglądany film z ponad 200 innych. I pomyślałem sobie, ojej, no to przecież jest jakaś strasznie duża potrzeba, niezaorane pole, tak. Jeśli chodzi o ludzką świadomość. Ludzie potrzebują tego typu świadomości, potrzebują tego typu wiedzy i stąd właśnie pomysł na książkę, jak się okazało, chyba rzeczywiście trafiony. Z czym mamy największy problem? Z namierzeniem toksykanta? Nie, największy problem mamy ze świadomością własnego systemu emocjonalnego. My sobie nie uświadamiamy tego, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe i z czym musimy sobie w życiu radzić. A nie uświadamiamy sobie, tu wracamy do poprzedniego tematu, bo nikt w żadnej szkole nigdy nas tego nie uczył, obserwowania naszego własnego systemu emocjonalnego i reakcji na innych ludzi. Więc to, co najważniejsze, to zdać sobie uczciwie przed samym sobą sprawę z tego, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie niedobre, jakie zachowania są dla mnie neutralne, a jakich zachowań sobie nie życzę i dlaczego sobie ich nie życzę.
Kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy tego świadomi, to kolejnym krokiem jest albo unikanie ludzi, którzy serwują nam takie zachowania, a jeśli nie potrafimy tego zrobić, to próba przekonania ich, zwrócenia im uwagi, że takie zachowania są dla nas nieodpowiednie, bo tak jak powiedziałem, część z nich jest nieświadoma, a jeśli i to nam się nie, tego się nam nie uda zrobić, no to pozostaje nam ta ostatnia, trzecia rzecz, chronić siebie. Czyli nauczyć się w taki sposób wchodzić w interakcję z innymi ludźmi, by kiedy spotkamy na swojej drodze kogoś, kto zachowuje się w stosunku do nas toksycznie, jego działalność dla nas była najmniej bolesna, najmniej trudna i najmniej raniąca. Właśnie, często mamy do czynienia z takimi ludźmi, którzy może nie są z natury źli, albo nie są toksyczni świadomie, nie robią tego z premedytacją. Toksyczne bywają ich zachowania. Tak. Powtarzające się, prawda? Które jakoś tam wpływają na nasze życie, czy na nasze samopoczucie. I my rzadko wpadamy na to, żeby o tym pogadać. Bo to są takie imponderabilia. Nie wiadomo właściwie, jak o tym mówić. Tak. Jak ja mam powiedzieć koleżance, która czuje, że wysysa ze mnie zbyt dużo energii, że mi źle robi? Jak ja mam jej to powiedzieć? No nie ma innej drogi. Trzeba to po prostu powiedzieć wprost. Słuchaj, nie zostawiaj we mnie tylu toksycznych, negatywnych energii, bo ja sobie z tym kiepsko radzę. Ja potem mam zepsuty cały dzień, a potem nie potrafię zasnąć, a potem czuję obniżone samopoczucie, więc ja wiem, że to, że ty mi zostawiasz tego typu emocje, tobie przynosi ulgę, ale pamiętaj, że u mnie rujnuje to system. No, nie ma innej drogi. Trzeba po prostu o tym nauczyć się rozmawiać. A jeśli nie potrafimy się zdobyć na szczerą rozmowę, no to nie pozostaje nam nic innego, jak unikanie tego typu relacji, tego typu kontaktów. Omijać szerokim łukiem. Prosta zasada i też napisałem w książce. Zróbmy sobie teraz takie ćwiczenie. Proszę sobie wyobrazić, że idziecie państwo przez ulicę i widzicie swojego jakiegoś tam znajomego, nieważne czy dalszego, czy bliższego. I ten znajomy, dalszy czy bliższy, niesie w rękach takiego rozpływającego się, śmierdzącego gluta. I przychodzi do was z tym glutem i wam go wręcza. No weźmiecie to do ręki czy nie? No oczywiście, że nie. Zobaczycie tego gluta w jego rękach, powiecie, weź spadaj mi z tym świństwem, ja tego w ogóle nie chcę dotykać. I jeśli to jest dla was oczywiste i jasne, że tak byście się zachowali, to czemu się tak nie zachowujecie, kiedy ten ktoś wam wręcza tego samego gluta, tylko na poziomie energii emocjonalnej? To jest dokładnie to samo. Przyjmujesz coś, co jest ohydne, obrzydliwe, co osłabia twój system emocjonalny i nic nie mówisz. Tutaj sugeruje pan, że wystarczy wypracować w sobie taką technikę, żeby, nie wiem, na widok osoby, która może mieć toksyczny wpływ na moje życie czy samopoczucie, wyobrazić sobie go z tym śmierdzącym glutem. Dokładnie. Pokażę, jak to zrobić na prostym przykładzie. Jedną, i to wynika z wielu różnych badań, jednym z takich zachowań toksycznych, jedną z sytuacji toksycznych jest plotkowanie. Kiedy ktoś plotkuje na czyjś temat w naszej obecności, to nam odbiera energię, nawet nieświadomie, nawet jeśli z tego nie zdajemy sprawy, a odbiera nam energię dlatego, że gdzieś z tyłu głowy zawsze będzie się w nas kołatała myśl, że jeśli ta osoba przy nas obgaduje jakiegoś naszego wspólnego znajomego, to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że ta sama osoba przy innej osobie będzie obgadywała nas. Chociaż my czasami mamy takie złudzenie, że nas to nie dotknie. Oczywiście, że dotknie. Nie ma co mieć złudzeń. To przecież wystarczy to zablokować. Przecież ta osoba plotkuje, opowiada nam o innej osobie w jakiś tam plotkujący sposób tylko dlatego, że widzi w nas podatny grunt. Wystarczy powiedzieć, słuchaj, nie opowiadaj takich rzeczy o tej osobie, bo nie jest mi przyjemnie tego wysłuchiwać. Bo mam inne zdanie tak. o niej. A często chcemy być kulturalni, nie przerywamy. Albo karmimy się tymi plotkami. Albo karmimy się tym, jak nas wychowali rodzice, którzy mówili, nie rób tak, bo ludziom będzie przykro. Jeden z największych demonów. Nie rób tak, bo ludziom będzie przykro. Cały Ale to, że oni robią tobie przykrość, to jest w porządku. Nie? Właśnie. Ale często tak reagujemy. Właściwie zaczęliśmy już mówić o tych strategiach obronnych przed toksycznymi ludźmi, ale może wróćmy do tego, czym się ta toksyczność u ludzi może jeszcze przejawiać. Czy ocenianie, osądzanie, to też jest rodzaj takiego działania toksycznego? Tak. Jest cała paleta takich zachowań, które są uznawane za toksyczne, ale to, co jest kluczowe i co jest najważniejsze, to proszę pamiętać, że ocena tego, co jest dla mnie toksyczne, jest zawsze indywidualna.
ona jest zawsze przepuszczana przez nasz indywidualny filtr. To, co dla mnie będzie toksyczne, dla ciebie może być nietoksyczne. To ty musisz zdecydować, to ty musisz sam rozpoznać swój własny emocjonalny system i to, w jaką interakcję reakcyjną on wchodzi w kontekście właśnie tego typu zachowań. Najlepszym zaś sposobem, żeby to ocenić i dowiedzieć się, co jest dla mnie toksyczne, to jest obserwowanie swojego poziomu energii. Podam prosty przykład. Oto idziesz sobie ulicą i spotykasz znajomego. Rozmawiasz z tym znajomym przez 5 minut, żegnacie się, idziesz w swoją stronę i nagle czujesz, że po tych 5 minutach rozmowy jesteś zmęczona, jakbyś rozmawiała 4 godziny. To jest to malutkie czerwone światełko, które powinno się zapalić w twojej głowie. Ktoś ci obniżył energię. Masz obniżone samopoczucie, miałaś inne samopoczucie spotykając tego kogoś, tak, i masz zupełnie inne samopoczucie po tym spotkaniu. Nie olewaj tego. Zadaj sobie pytanie, co się stało? Co się stało, że te 5 minut aż tak bardzo cię osłabiło? Są takie słynne badania Baumeistera, jednego ze słynnych psychologów, dotyczące wyczerpywania ego. Okazuje się, że kiedy jest nam odbierana energia emocjonalna, czyli właśnie wyczerpowane jest nasze ego, to proszę sobie wyobrazić, że my nie tylko czujemy fizyczne zmęczenie po takim akcie, ale my również mamy utratę siły fizycznej. Na przykład, kiedy nie badano, tylko psychiczne, tak, ale kiedy fizyczne, badano tak, grupy na bazie możliwości rozciągania dynamometru, oceniając ich siłę fizyczną, okazywało się, że po laboratoryjnym eksperymencie, w którym obniżono ich energię emocjonalną, oni mieli po prostu mniejszą siłę. My nie tylko tracimy energię w sensie, że jesteśmy zmęczeni, ale również mamy mniejszą siłę. I to jest najlepszy klasyfikator, to jest najlepszy papierek lakmusowy. Obserwuj, co i kto w twoim życiu obniża ci energię. Wtedy zobaczysz, jakie zachowania są dla ciebie toksyczne. To bardzo cenna wiedza, ale czy taki toksykant jest reformowalny? Powiem tak, bardzo wielu tak zwanych toksykantów nie jest świadomych tego, że są toksykantami. Czyli trzeba im mówić. Oczywiście, że tak. Przecież ale ludzie jak? Są tego, no właśnie, trzeba się przemóc i powiedzieć czasem w oczy rzecz niepopularną. To jest jedna z umiejętności naszego życia. Powiedz komuś, że pewien rodzaj zachowań ci po prostu nie odpowiada. Wiesz, nie musisz tego mówić w sposób taki, żeby zakończyć tą znajomość. Możesz bo to powiedzieć, często szkoda tej znajomości albo tej relacji. Ale oczywiście, ale często tak naprawdę ten ktoś po jakimś czasie ci za to podziękuje, bo okaże się, że on kompletnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że tego typu zachowania potrafią ci odebrać energię. Wystarczy mu to powiedzieć, wystarczy zwrócić uwagę. Ja po premierze tej książki po jakimś czasie dostałem ileś maili, i to było dla mnie fascynujące, od ludzi, którzy pisali, wie pan co, dzięki tej książce ja sama, czy też sam zobaczyłam, ile razy ja się zachowałam toksycznie w stosunku do kogoś, kompletnie nie będąc tego świadomym. Przecież to nie jest tak, że, wie pani, nagle napisałem książkę jako czysty aniołek bez winy i pokazałem wam wszystkim, jak wszyscy strasznie błądzicie. Czyli nie. Co, z autopsji? Oczywiście. Przecież ja mam pełną świadomość tego, że były takie sytuacje w moim życiu, w których ja sam w stosunku do innych ludzi zachowałem się toksycznie. Nie dlatego, że jestem skończonym złamasem i chciałem ich skrzywdzić, ale dlatego, że nie miałem świadomości, że moje zachowanie może zostać tak odebrane. A tak samo moje komunikaty, słowa, które wypowiadałem. To jest kluczowe, żebyśmy sobie uświadomili, że my czasem jesteśmy toksyczni dla innych ludzi i kompletnie tego nie wiemy. Zmiana zaczyna się od świadomości. Świadomość zawsze stoi na początku każdej zmiany. Jeśli sobie uświadomisz, że pewne twoje zachowania są takie, a nie inne, to jest idealny moment do tego, by zacząć je zmieniać. Tak, a świadomość od uważności, prawda? Tak jest, dokładnie tak. Musimy to w sobie też umieć zobaczyć. A co to oznacza? Nie? Co oznacza uważność w kontekście relacji z toksyczną osobą? Bądź uważny i uważna nie tylko na to, w jaki sposób to, co ktoś robi czy mówi, wpływa na twój system emocjonalny, ale też na to, w jaki sposób to, co ty robisz i mówisz, wpływa na cudzy system emocjonalny, bo to działa w dwie strony. No właśnie, a my często skupiamy się na tym, co się dzieje nam złego od kogoś. A niestety, a nie w drugą stronę, tak, tak, my też często robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić. A czy zdradziłby pan jeszcze jakąś technikę, nie tyle obronną, bo do tego mam nadzieję, że jeszcze za chwilę dojdziemy, ale jakąś technikę rozpoczęcia rozmowy z takim toksykantem, na którym nam zależy, bo to jest nasz dobry znajomy. Nie chcemy stracić tej relacji, ale jednak mamy już dość jego zachowania.
nie ma jednej wzorcowej techniki, która by nam pomogła w takich sytuacjach, ponieważ każdy ma różną wrażliwość, jakby umiejscowioną w różnym miejscu. Jeśli masz kogoś takiego wśród swoich bliskich znajomych i nie chcesz tracić tej znajomości, to zastanów się, w jaki sposób powiedzieć mu to, co chcesz powiedzieć, by on to odebrał nie jako atak, ale jako wsparcie i przyjacielską pomoc. To jest trochę tak, jakbyście sobie Państwo wyobrazili, że oto stoicie na przyjęciu ze swoim dobrym znajomym i zauważacie, że on ma otwarty rozporek. Powiecie mu o tym, czy nie? Znamy takie przypadki z polityki, gdzie nie powiedziano, ale to ktoś tam odświętował wtedy swoje małe zwycięstwo. Natomiast jeśli to jest dobry znajomy, na którym ci zależy, to przecież powiesz mu, że ma otwarty rozporek, żeby się przestał kompromitować. Dokładnie. I dokładnie tak samo jest z toksycznością. Jeśli ci na kimś naprawdę zależy, to uświadom mu coś, czego on najprawdopodobniej nie jest świadomy. Jeśli dalej masz kłopot z tym, jak to powiedzieć, to istnieje fantastyczne ćwiczenie, żeby się tego nauczyć. Mhm. Wyobraź sobie, że jest dokładnie odwrotnie, że to ty masz otwarty rozporek i stoisz z swoim najlepszym znajomym. Jak byś chciał to usłyszeć, żeby cię nie zabolało? No właśnie. I wtedy tak to powiedz. Okej, okay. Po prostu. Już. No to są ciekawe sytuacje, często prostsze niż nam się wydaje, mhm. prawda? My się tak zasklepiamy w tych swoich obawach, często zupełnie bezpodstawnie. Czyli dobrze, no będziemy próbować mówić tym toksycznym, ale jednocześnie będziemy robić wygląd w swoje zachowanie. Porozmawiajmy o ludziach toksycznych, ale w takiej niebezpośredniej bliskości, tylko na przykład w pracy. Mhm. Bo często jest tak, że no, musimy pracować z ludźmi, którzy kopią prądem, albo którzy są niemili. Albo robią karierę na naszych plecach. Albo robią karierę na naszych plecach, albo jak człowiek wchodzi, to zamiast człowieka naprzeciwko widzi jakąś chmurę gradową i od razu mu się udziela ta taka emocjonalna czerń. Tam teoretycznie są ludzie obcy. No, czy my mamy prawo też żądać od nich, żeby jakoś zmienili swoje zachowanie? A czy mamy prawo do tego, żeby chronić nasze zdrowie? To skoro mamy prawo do tego, żeby chronić nasze zdrowie, mamy prawo do tego również, żeby chronić nasze zdrowie psychiczne. Mhm. A skoro tak, to mamy prawo im powiedzieć. Większość badaczy, i to też wyszło przy okazji mojej pracy nad książką o psychopatach, większość badaczy, którzy badają ludzi tak zwanego ciemnego rdzenia, czyli nie tylko psychopatów, ale również tych wszystkich sadystów, tych wszystkich ludzi, którzy są w stosunku do nas celowo na przykład toksyczni, oni wszyscy mówią, jeśli namierzysz kogoś takiego w swoim otoczeniu, to najlepszą radą jest uciekaj. Jeśli masz kogoś takiego w pracy, to uciekaj. Po prostu uciekaj, dlatego że ilość energii, którą będziesz musiał poświęcić na obsługę tej sytuacji, no jest nieadekwatna do zysku, który w ten sposób otrzymasz. Ale są czasem sytuacje, w których się nie da uciec. Ponieważ jesteśmy związani na tyle silnie, że nie widzimy możliwości wyjścia z takiej sytuacji. Są sytuacje małżeńskie, rodzinne, zawodowe, pracownicze, kontraktowe itd., itd. Więc jeśli mogę o coś prosić, to przyjmij taką perspektywę. Jeśli już naprawdę nie możesz uciec, to przypomnij sobie, jak się powinien zachować żołnierz na poligonie, a jak się powinien zachować żołnierz na wojnie. Otóż, kiedy żołnierz idzie przez poligon i są ćwiczenia, to może nieść karabin na plecach. Natomiast jeśli idzie żołnierz przez pole bitwy, to niesienie karabinu na plecach jest głupotą, ponieważ z każdej strony może wyskoczyć wróg, który do niego będzie strzelał. Jeśli jesteś żołnierzem na polu bitwy, nieś karabin przed sobą. Mówiąc inaczej, jeśli jesteś tym karabinem? Uważność. Aha. Z której strony mogę dostać strzał? Z której strony ktoś może zechcieć mnie skrzywdzić? Z której strony ktoś będzie chciał mnie wykorzystać? Jeśli jesteś w środowisku toksycznym, na przykład w korporacji, a ja pracowałem w korporacji i sorry, ale korporacja według wielu badań jest dokładną personifikacją psychopaty. Korporacja zachowuje się jak psychopata, tak jest pewnie pełną definicją. Prezes to psychopata, ale to chyba uproszczenie. To z każdym to na pewno uproszczenie. Natomiast jeśli jesteś w takim środowisku toksycznym, jesteś pewny, że w takim środowisku egzystujesz i musisz w nim pozostać, no to uzbrój się w uważność i zacznij traktować to jak pole bitwy, a nie jak poligon ćwiczebny. Mhm. Bo oberwiesz. Tak, a to oznacza, że jeśli stracisz tą uważność, to tym samym zwiększy się prawdopodobieństwo oberwania. Jeśli ta uważność
zapobieganie, przewidywalność tego, że ktoś cię może zranić, skrzywdzić, wykorzystać, będzie na odpowiednio większym poziomie, to tym samym obniża się prawdopodobieństwo tego, że tak zostaniesz skrzywdzony, zraniony, poniżony i tak dalej. To nie oznacza, że jesteśmy w stanie całkowicie wyrugować tego typu sytuacje, ale to oznacza, że jesteśmy w stanie sobie zapewnić ten minimalny poziom ochrony własnej. Bo najgorsze, co możemy zrobić, to być w tym środowisku toksycznym i dawać się wykorzystywać za każdym razem. Dawać po sobie jeździć. Jeśli masz szefa, a miałem taki przypadek, pamiętam, ktoś mi o tym opowiadał na jednej sesji, jeśli masz szefa, który w osobistej rozmowie z tobą obiecuje ci złote góry, podwyżki, awanse i karierę, a potem się z tego wycofuje przy wszystkich innych ludziach, no to jaka stąd jest nauka? Jego słowo nic nie znaczy, nie? No więc jego słowo nic nie znaczy, to oznacza, że jeśli cokolwiek z tym szefem uzgadniasz, to mniej to w takiej formie, którą będzie można udowodnić. Musisz mieć to na piśmie. No tak? Oczywiście, że tak. Czyli w ten sposób też powinniśmy się zabezpieczać. No, tak, to jest właśnie, to jest ten karabin, który niesiesz przed sobą. Zabezpiecz się na wszystkie możliwe sytuacje. Skoro już nie chcesz słuchać większości badaczy i naukowców, pod których zdaniem ja się podpisuję, czyli nie chcesz uciekać lub uważasz, że nie możesz uciec, no to nie masz innego wyjścia. Musisz być uważny. Czyli to też jest energochłonne, no ale no, nie ma wyjścia. No tak, nie ma wyjścia. Lepsze to, niż dawać tak. się wykorzystywać. No tak. No to w takim razie porozmawiajmy jeszcze o tych strategiach ochronnych. Okay. Powiedział nam pan o wizualizacji, o tym, że możemy w nadchodzącym toksykancie zobaczyć osobę, która niesie śmierdzącego gluta. Ale powiedziałam we wstępie, że w swojej pracy podczas szkoleń, warsztatów, wykładów odwołuje się pan do nauki o mózgu, ale także do magii, kabały. A generalnie to jest jedna z moich pasji i jeden z moich koników. Ja uważam, że jest bardzo wiele niedocenionych przekazów w wielu tradycjach mistycznych, religijnych, światopoglądowych, całego świata, w wielu kulturach, z których możemy czerpać. Nie na bazie takiego, nie wiem, spiskowego uznawania, że oto tam gdzieś jakaś jest jakiś boski przekaz, który nam umyka, ale w bardzo wielu tych miejscach możemy znaleźć pomocne dla nas rzeczy, które wystarczy obrać z całego tego anturażu kulturowo-religijnego, światopoglądowego i okazuje się, że na czysto psychologicznym poziomie to są rzeczy, które mogą być niesamowicie skuteczne i dzisiaj i pomóc nam w dzisiejszym życiu. I tylko tyle, więc jeśli coś, jakieś ćwiczenie mentalne wymyślili druidzi, a na przykład druidzi wymyślili ćwiczenie z bańką, no to korzystajmy z niego, no jest bardzo proste. Po prostu wyobrażasz sobie w kontaktach z osobą toksyczną, że jesteś zamknięty w szklanej, półprzepuszczalnej bańce, która z zewnątrz ma kolor pomarańczowy, dlatego że w większości kultur świata, głównie na wschodzie, uznaje się kolor pomarańczowy za kolor ochronny, a od wewnątrz różowy, bo znowu w większości kultur uznaje się ten różowy za półprzepuszczalny, czyli przenikający. Jesteś w takiej bańce, a ta wyobraźnia powoduje tylko i wyłącznie to, że trudno przez tą bańkę przebić się tym toksycznym energiom, dzięki czemu ta bańka cię chroni, a jednocześnie ty możesz dawać siebie dobrą energię. I takie ćwiczenie wymyślili druidzi, posługując się tylko i wyłącznie wyobraźnią. I okazuje się, że ono jest bardzo skuteczne. Ja słyszałem nawet, że psycholodzy kształceni w Instytutach Ericksonowskich wykorzystują tego typu ćwiczenie w trakcie swoich pracy w psychoterapeutycznych sesjach z trudnymi pacjentami. Przecież to jest tylko i wyłącznie gra wyobraźni. My za pomocą wyobraźni możemy zrobić bardzo wiele. Starożytni, jeszcze przedśredniowieczni alchemicy uważali, że są dwa najważniejsze mechanizmy, które prowadzą nas do wyzwolenia, do oświecenia. Jedno to meditatio łacińskie, czyli medytacja. Albo modlitwa. Tak, ale dokładnie. Ale z drugiej jej strony uważali, że jednym z takich kolosalnych i też niedocenionych mechanizmów jest